Siemanko, z tej strony Wiatkarska Kwartyka Mazurska. Witamy w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać, odkryłem folię, bo widzicie, karmiłem rybki. Jeszcze tu trochę zostało karmy. Parę słów dotyczące tego, co będzie się działo na moim kanale. O, trzeba ślimaka zdjąć, bo zaraz wyjdzie. O, hop, 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 hop. No złaź, 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 złaź. I se spadł. Dobrze, że to są taka mini, to w niej nie włażą i... Widać jak chodzą i wszystko można tak zliczyć. O, jak kokosie są, jedzą karmusie, widzicie? Patrzcie. XD. Jeszcze nie widziałem nigdy tam kamienie, bo by latały kokosy, placka i bystrzyki i parę słów. Mój kolega zakupił, może się zdziwicie, gnojada zbrojnika, wyloniastego, takiego 2 cm. Takiego jak ja chciałem. Trzyma go w kuli. Wiem, że to jest dziwne. Kuli to powietrzaczem 5-litrowej. Mam go zabrać? Jak myślicie? Mam go zabrać czy nie? Powiedzcie w komentarzach, czy mam go zabrać. I to czytące. Jutro jadę po pokarm dla mojej bojowniczki, dla specjalnych bojowników, a w piątek jadę po bojownika, bo jutro jadę zobaczyć te bojowniki, a w piątek jadę po bojownika, więc... Chyba, że nie znajdę żadnego fajnego modelu, to pojadę do Elbląga, do zoologicznego. Więc... I macie hejtować, wiecie kogo tam mówiłem, bo nie wszyscy go hejtują, patrzałem. No i parę osób go nie hejtuje, no i wiecie, no. Warto go zhejtować. Ale na akwarium. Już z tym hejtem to już przesadziłeś, wiesz. Więc to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Myślę, że się wam odcinek spodobał i cześć!